Dzień dobry. Zapraszam Państwa po raz kolejny do spotkania z literaturą. Spotkamy się przy okazji kolejnego odcinka podcastu okołoksiążkowego Znak Litera Człowiek Literatura ze środka Europy. A ja nazywam się Marcin Piotrowski i od jakiegoś czasu ten podcast prowadzę. Mam dzisiaj dla Państwa książkę Mircei Cărtărescu zatytułowaną Dlaczego kochamy kobiety? Książka została wydana w roku 2008 przez wydawnictwo Czarne w przekładzie pani Joanny Kornaś-Warwas, a książka w Rumunii ukazała się w roku 2004, czyli stosunkowo szybko ukazała się w Polsce. Czarne wydało ją w serii Inna Europa, Inna Literatura, tak się chyba ta seria nazywa. Taka seria książeczek nieznacznych rozmiarów, gdzie jest wóz z kuniem i z woźnicą, a w tle księżyc. Dlaczego kochamy kobiety? To jest zbiór opowiadań. I o ile ostatnio tak się złożyło, że trafiały do mnie zbiory opowiadań, które układały się w większą całość, które były zbiorami opowiadań, ale można było je czytać także na szerszym planie jako powieść. O tyle Dlaczego kochamy kobiety to jest klasyczny zbiór opowiadań. Poszczególne części, poszczególne opowiadania nie łączą się ze sobą w żaden sposób, nie ma między nimi żadnej kontynuacji. Jest to 21 osobnych tekstów. Z tego, co pisze autor w posłowiu, wynika, że większość tych tekstów ukazała się wcześniej już na łamach prasy, no właściwie raczej powiedziałbym miesięczników różnego typu, różnych tytułów. I 2/3 ukazało się w rumuńskim wydaniu L. A sama książka nie jest specjalnie długa, bo liczy 170 stron, czyli jak sobie łatwo przeliczyć, jedno opowiadanie ma niecałe 10 stron i rzeczywiście te opowiadania są krótkie. Nie są bardzo krótkie, to nie jest tak jak w przypadku książki Teodorescu, gdzie te opowiadania miały po 2-3 strony, tutaj są nieco dłuższe, ale kilka opowiadanek rzeczywiście trzystronicowych także Państwo tutaj znajdziecie. Mircea Cărtărescu napisał książkę w narracji pierwszoosobowej. Wszędzie jest tam ja, wszędzie jest to perspektywa narratora, który nam coś opisuje. I o ile powiedziałem, że te opowiadania nie mają wspólnej fabuły, takiej klasycznej, nie są połączone, o tyle mają wspólny element. A tym elementem jest tematyka, jest główny wątek, wokół którego wszystko się tutaj kręci. A tym wątkiem są tytułowe kobiety. Mimo, że narracja jest pierwszoosobowa, to refleksje na temat kobiet, kobiecości, świata, refleksję tę przekazują nam różni bohaterowie. Czasami jest to, można się domyślać, autor lub ktoś do niego zbliżony. Czasami są to znajomi, czasami są to historie zasłyszane, czasami są to historie, nazwijmy to, historyczne. Coś, co miało miejsce kiedyś w przeszłości, opisanie jakiegoś zdarzenia sprzed na przykład 50 lat. To, co chyba istotne, to to, że ta książka mówi o kobietach w bardzo różny sposób. Bo kiedy tę książkę brałem do ręki, to miałem lekkie obawy, że to będzie taka książka, która się zestarzała. Że fakt, że Cărtărescu urodził się w roku 56, czyli kiedy napisał książkę, miał 48 lat. Ale te 48 lat miał na początku XX wieku. A świat w ciągu ostatnich 20 lat, mam wrażenie, zmienił się bardzo, w szczególności, jeżeli mówimy o relacjach między płciami, w kwestiach równości, w kwestiach postrzegania. I miałem obawy, że to będzie książka, która się nieco zdezaktualizowała, która będzie książką nie na swoje czasy, nie na nasze czasy. Na swoje może była, nie na nasze czasy. Czy tak jest? No to odpowiem za chwilę. Ale na razie powiedziałbym tylko, że
Rzeczywiście bohaterkami wszystkich tych opowiadań są kobiety. Natomiast jeżeli spodziewacie się Państwo książki, w której wszystkie opowiadania będą, nie wiem jak to ująć, w równym stopniu o kobietach, to tak nie będzie. Mimo, że kobiety są tutaj bohaterkami wszystkich opowiadań, to ich rola w tych opowiadaniach jest bardzo różna. Bo czasami rzeczywiście trafimy tu na opowiadania, gdzie główną bohaterką będzie kobieta. Znaczy, narratorem jest mężczyzna, ale będzie jedna główna bohaterka. Czasami ta główna bohaterka będzie gdzieś w tle. Czasami będzie takim posmakiem, czasami będzie takim zapachem, który będzie się przez to opowiadanie gdzieś przewijał. Czasami pojawi się tylko jako wątek w zakończeniu, a czasami zupełnie jako postać druga albo trzecioplanowa. Te wszystkie opowiadania dzieją się w bardzo różnych okolicznościach. Bo mamy tutaj opowiadania szkolne, mamy opowiadania studenckie. No, źle to zabrzmiało, opowiadania studenckie. Mamy opowiadania z czasów szkolnych, takich wczesnoszkolnych. Mamy opowiadania z czasów studenckich. Mamy opowiadania z czasów już, kiedy Kartarescu jest pisarzem uznanym, kiedy wyjeżdża na jakieś warsztaty twórcze, warsztaty tłumaczenia poezji na przykład. Bardzo ciekawy wątek wyjazdu grupy rumuńskich poetów do Irlandii na rodzaj takiego dwutygodniowego warsztatu związanego z przekładem poezji rumuńskiej na język angielski. Opowiadania, kobiety w tych opowiadaniach, to postrzeganie kobiecości jest bardzo różne. Są oczywiście opowiadania i jest kilka opowiadań bardzo mocno nacechowanych erotycznie. Dla jasności, nie ma tutaj w ogóle wulgarności. Język, którym operuje Kartarescu, to jest bardzo piękny, bardzo subtelny, bardzo poetycki język. Kartarescu potrafi przy użyciu tego języka, takiego poetyckiego, takiego wysublimowanego, powiedziałbym, metaforycznego momentami, opisywać bardzo cielesne rzeczy, opisywać bardzo takie życiowe aspekty relacji damsko-męskich. To jest bardzo pięknie napisane. Ale jeżeli sądzilibyście Państwo, że cała ta książka to będą opowiadania głównie, gdzie kobiety będą występować w takim, nie wiem jak to najbardziej elegancko ująć, ale w takim kontekście, nazwijmy to erotycznym, w którym bardzo często są osadzane przez literaturę, przez sztukę, jako obiekty podziwu, obiekty pragnienia, to tak nie jest. Rzeczywiście jest kilka opowiadań, gdzie ten wątek bardzo wyraźnie wybrzmiewa i są one właściwie temu poświęcone. Natomiast jest tutaj zaskakująco dużo opowiadań o takich bardzo nieoczywistych związkach. I jeżeli mamy tytuł zbioru opowiadań Dlaczego kochamy kobiety, to w większości zakładamy, że ten kontekst będzie bardzo taki związany z życiem, z miłością. Tymczasem mamy tutaj opowieści o przyjaźni ludzi dorosłych. Mamy tutaj opowieści o przyjaźni szkolnej. Mamy opowieści także o pragnieniu. I jest to wszystko bardzo nieoczywiste. To znaczy, kiedy zaczyna się kolejne opowiadanie, to tak naprawdę nie wiadomo, o czym ono będzie. Nie wiadomo, jaki aspekt się w tym opowiadaniu pojawi. Bo ta kobiecość jest tutaj chociażby analizowana poprzez postać matki w jednym z opowiadań. W bardzo nieoczywisty sposób odkryjecie sobie Państwo, że to chodziło o matkę. No, ale myślę, że miłośnicy psychoanalizy mieliby tutaj co robić i mieliby wielką przyjemność z czytania tych opowiadań, przynajmniej niektórych, i stosowania wszelkiego rodzaju teorii, wymyślania, wygrzebywania, wyciągania rzeczy. W posłowiu do tej książki, w takim dodatkowym tekście, króciutkim, trzystronicowym, gdzie Kartarescu zwraca się do czytelnika i trochę opisuje kulisy powstania tej książki, pisze tam, że te fakty, które są w tej książce przedstawione, zdarzenia, które są tu przedstawione, są przeinaczane.
są zmienione przez niego na potrzeby literatury. Co oznacza, że niektórzy bohaterowie mogą się tutaj rozpoznać, ale mogą zaprotestować i powiedzieć, no to nie tak było. To było inaczej. I Cartarescu bardzo pięknie pisze, że to jest trochę cena za pisanie literatury, że literatura tak niestety się zachowuje, że pewne historie wypacza. Więc te historie, jeżeli skupialibyśmy się na ich formalnej poprawności, no to są historie zmyślone. Z drugiej strony są bardzo mocno przez życie Cartarescu inspirowane. On wprost o tym pisze. Zresztą tutaj te wszystkie rzeczy się zgadzają, tak, kiedy sprawdzi się wiek autora w poszczególnych rozdziałach, kiedy odniesie się to do Rumunii jako kraju, do tego, co się tam dzieje, no to wszystko widać, że trzyma się jakiegoś takiego planu czasowego, że Cartarescu może pewne rzeczy podkręca, może pewne rzeczy wyostrza, no robi to, co robią literaci, ale jako bazę bierze raczej siebie, bierze raczej to, co mu się przydarzało. Ale chyba nie zawsze. Chyba nie zawsze, bo część tych opowiadań, zauważycie to Państwo, mam nadzieję, to są opowiadania, które są między sobą sprzeczne. One pokazują różny zestaw wartości, którym się bohater posługuje. W jednym opowiadaniu mamy bardzo jasną deklarację miłości do żony i takiej ogromnej wierności. W drugim opowiadaniu mamy z kolei takie podkreślanie pewnego rodzaju samczej erotyki, takiego pragnienia i konsumpcji tegoż pragnienia. Te rzeczy są sprzeczne i kiedy tę książkę czytałem, to miałem wrażenie, że coś tu nie gra. Dopiero później w posłowiu skojarzyłem, że rzeczywiście to jest tak, że te rzeczy po pierwsze nie były traktowane jako zbiór opowiadań, tylko były pisane jako osobne teksty, a skoro ukazywały się częściowo chociażby w magazynach kobiecych, no to były teksty o kobietach. Później gdzieś zostały złożone razem, ale wtedy tak być może nie wybrzmiewała ta ich sprzeczność, jeżeli one są obok siebie. No trudno oczywiście mówić o sprzeczności w literaturze. Sprzeczność byłaby tu jedynie na takim poziomie, że niektóre treści byłyby po prostu mniej zgodne, nazwijmy to, z profilem psychologicznym, emocjonalnym głównego bohatera, który tutaj jest narratorem w tych wszystkich opowiadaniach. Zadałem na początku pytanie, do jakiego stopnia te teksty się zdezaktualizowały. No i mam wrażenie, że nie zdezaktualizowały się, ale trzeba przyznać, i wydaje mi się, że warto to powiedzieć, że powiedział to mężczyzna w wieku lat 50, który posługuje się pewną wrażliwością, pewną estetyką, pewnym typem wartości ukształtowanych pod koniec wieku XX. I bardzo byłbym ciekaw, jak tę książkę odbiorą osoby młodsze, jak tę książkę odbiorą 20-latkowie, 30-latkowie, jak tę książkę odbiorą 20-latki, 30-latki. Bo wszystkie opowiadania zamieszczone w zbiorze Dlaczego kochamy kobiety są rzeczywiście rodzajem wyznania miłości do kobiet jako płci. Nie wiem, czy teraz się tak pisze. Nie wiem, czy teraz któryś z autorów byłby w stanie napisać książkę, w której bardzo jasno mówiłby, że rzeczywiście te kobiety kocha. Napisać książkę bardzo poetycką, ale jednocześnie bardzo wyraźnie adresowaną do konkretnej płci. Bardzo wyraźnie mówiącą, ja jestem mężczyzną, kocham kobiety. Nie wiem, czy to byłoby teraz możliwe. Nie wiem, czy polityczna poprawność, której jesteśmy świadkami i która wnosi bardzo wiele aspektów pozytywnych, jeżeli chodzi o rozwój różnego typu wrażliwości, nie wiem, czy kosztem tego nie jest czasami zabijanie czy ograniczanie pewnej ekspresji, którą zawsze można potraktować, że jest czymś złym, że jest seksizmem, że jest podkreślaniem, że jest uprzedmiotowieniem. No ja tej książki tak nie odebrałem. Dla mnie ta książka jest bardzo pięknym zapisem zachwytu, zapisem fascynacji, zapisem miłości, zapisem pragnień.
No widać, że Kartaresku kobiety uwielbia. Tak przynajmniej wynika z kart tej książki, bo oczywiście w życiu może być zupełnie inaczej. No to jest wszak literatura. I przyznam, że mam teraz dylemat, bo ten zbiór opowiadań kończy się stosunkowo krótkim opowiadaniem, opowiadaniem tytułowym, Dlaczego kochamy kobiety? I z jednej strony chciałbym go Państwu przeczytać, ale z drugiej strony boję się, że to opowiadanie, ten tekst, bo to trudno mówić o opowiadaniu nawet, że ten tekst, jeżeli odrzuci się to, co mówiłem wcześniej, o całej wrażliwości, jeżeli odrzuci się całą taką delikatność Kartaresku, którą on się tutaj posługuje, to ten tekst może wybrzmieć, no nie wiem, seksistowsko, może wybrzmieć niedobrze, a dla mnie jest bardzo piękny, chociaż jest bardzo, bardzo dosadny momentami. Ale myślę sobie, że jednak nie. Myślę sobie, że nie, bo kiedy czytałem, zacząłem czytać ten fragment, to uświadomiłem sobie, że jednak gdyby ktoś miał tylko ten fragment przeczytać, to wydaje mi się, że to byłoby za bardzo, to byłoby zbyt przesunięte w stronę jakichś negatywnych stereotypów, mimo że Kartaresku opisuje to wszystko z miłością, radością, szczęściem, jako apoteozę piękna. Ale jednak przy odrobinie złej woli i braku politycznej poprawności albo chęci utrzymania politycznej poprawności można by było te wszystkie rzeczy kwestionować. Ja się książką Dlaczego kochamy kobiety zachwyciłem. Z niecierpliwością czekam na kolejne książki Mircea Kartaresku, które będę czytał, a będę z pewnością czytał, dlatego że mi ta wrażliwość bardzo odpowiada. Ten sposób narracji i taki rodzaj akceptacji przemian, akceptacji zmiany świata, akceptacji jego niedoskonałości. Bardzo, bardzo się dobrze przy tej książce czułem, kiedy ją czytałem, bo miałem wrażenie, że czytam w dużym stopniu refleksję kogoś, kogo ogląd świata jest dosyć zbliżony do mojego. Niestety. Mówię niestety, bo ta książka jest trochę niedzisiejsza i czytając ją sobie uświadomiłem, że ja też jestem chyba jednak niedzisiejszy w wielu aspektach. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do słuchania, zapraszam do komentowania odcinków starszych, odcinków nowszych, odcinków najnowszych. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia.